Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj czas na projekt Denko, jak widzicie, torba pełna, ale to nie są wszystkie kosmetyki, które zużyłam, bo mam jeszcze tutaj, które już się po prostu nie mieściły do tej torby. Zacznę od produktów do domu, do pielęgnacji domu, od chemii domowej tak naprawdę, bo wiem, że lubicie, jak poruszam też te tematy, więc postanowiłam Wam pokazać. Pierwsza sprawa, ługa, czyli krochmal. Bardzo już popularny produkt i powiem Wam, że naprawdę jest świetny, jest bardzo tani, ładnie też pachnie i naprawdę można nim uzyskać bardzo ładny i mocny, intensywny efekt właśnie takiego wykrochmalonej pościeli na przykład, czy też ręczników. Ale jest jeden minus. Jeżeli używamy tego produktu do pralki, to niestety ten efekt nie jest aż tak oszałamiający, gdy używamy go ręcznie, czyli wyciągamy wypraną pościel, ręczniki czy co tam chcecie sobie krochmalić, płuczemy w misce na przykład z dodatkiem tego produktu i z powrotem ładujemy do pralki na odwirowanie i płukanie. No i wtedy sprawdza się ten produkt naprawdę rewelacyjnie, więc takim sposobem możecie uzyskać naprawdę świetny efekt, więc polecam. Kolejny produkt do domu był to grejpfrutowy środek czyszczący do kuchni. Po pierwsze, również cena bardzo fajna. Po drugie, zapach też przepięknie pachniał grejpfrutem i fajnie doczyszczał. Jak bardzo lubiłam nim czyścić kuchnię. Raczej nie polecam go do na przykład płyt indukcyjnych czy po prostu do szkła, ponieważ zostawia smugi. Ale jeśli na przykład czyścimy sobie jakieś szafki, blat, czy zlew, czy cokolwiek jeszcze innego, to on bardzo fajnie sobie radzi, również też z tłuszczem. I mogę Wam spokojnie polecić ten produkt. Możecie sobie się zaopatrzyć w niego. Dalej idąc, mam tutaj kosmetyki, to już teraz po kolei będę wyciągać. Mam dwa produkty z Balea. I akurat tak się złożyło, że są to żółte produkty, ale jest to inna seria. Tutaj mam płyn do kąpieli z mlekiem i z miodem. Przepięknie pachnie i robi niesamowitą pianę. Poza tym te produkty z Balea są tanie, także same plusy, jak najbardziej możecie się skusić, polecam. No, zapach cudowny, taki mleczny, mleczno-miodowy i bardzo też wydajny, bo nie trzeba go dużo, żeby ta piana się zrobiła. Także super, bardzo fajny produkt. Kolejny produkt to jest olejek. Olejek do kąpieli. I szczerze mówiąc, ja tych olejków za bardzo nie polubiłam. Zarówno tego z Balea, jak i tego z Isany. To jest to samo według mnie, więc nie musicie jechać do DM-u, żeby kupić ten olejek. Natomiast dla mnie to nie jest chyba najlepszy produkt. Nie robił mi nic złego. To nie jest tak, że ja jestem z niego niezadowolona, bo coś tam mi w nim przeszkadzało. Po prostu to nie jest dla mnie kosmetyk. To nie są... Ja olejkami jakoś myć się na tą chwilę nie lubię. Zużyłam go, bo go zużyłam, ale generalnie do niego nie wrócę. Dalej mam dwa żele pod prysznic z Nivea i ten kremowy jest tak przepiękny, ma tak przepiękny zapach i rzeczywiście jest kremowy, bardzo przyjemny w używaniu, także polecam. Fajnie też nawilża, nie wysusza skóry i jest wydajny, nie trzeba go dużo, żeby się pienił. A tutaj mam coś bardziej takiego odświeżającego, bym powiedziała, w sensie zapach jest po prostu taki bardziej żywy. I mam tutaj perełki olejku, zapach hawajskich kwiatów. Bardzo ładnie pachniał, on chyba miał właśnie takie perełki. To nie jest peeling, to nie są żadne peelingujące perełki, ale jakiś tam dodatek jest. Zapach również bardzo fajny, pozytywnie mi się kojarzy i też fajnie nawilżał, nie wysuszał na pewno. Także te żelezy Nivea myślę, że spokojnie mogę Wam polecić. Idąc dalej, mam maskę kawową, pobudza mechanizmy odnowy skóry. No ciężko mi powiedzieć po użyciu, po jednym użyciu tej maski, natomiast fajnie się sprawdziła, nie miałam żadnych zastrzeżeń do niej, więc generalnie na plus. Następnie mam kolagenowe płatki pod oczy. One były bardzo fajne. To jest też Elbiotica. One były fajne, ja je trzymałam w lodówce, gdy potrzebowałam sobie tutaj ochłodzić okolice pod oczami, czy po prostu też nawilżyć, to właśnie sięgałam po nie. Jest ich tutaj chyba 3 opakowania były, czyli na 3 użycia. Bardzo fajny produkt, polecam Wam serdecznie. One to nie są takie cienkie, papierowe
płatki, tylko rzeczywiście były takie trochę ala gumowe, elastyczne, właśnie kolagenowe. Bardzo fajne płatki pod oczy. Dalej idąc, mam sól do kąpieli z Isany. Te sole do kąpieli z Isany naprawdę są rewelacyjne. Jeżeli tylko macie kąpiel. Jeżeli tylko macie wannę i możliwość wzięcia kąpieli, to serdecznie Wam polecam. Są różne rodzaje, ja też zużyłam kilka. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś kolejna. Tak, jest. Mam drugą nawet. Drugie opakowanie i obie te sole przepięknie pachną. Robią niesamowitą pianę. Naprawdę, nie spodziewałam się, że sól do kąpieli może zrobić taką pianę. Natomiast te sole wymiatają. Oba zapachy cudowne, więc na pewno się skuszę jeszcze na niejedną sól z Isany, bo bardzo, bardzo je polubiłam. Kolejny produkt to giełka do twarzy z The Body Shop. Co prawda jest tutaj jeszcze trochę tego produktu, ale postanowiłam już się pożegnać z nim, ponieważ mam go już prawie 2 lata i jakoś tak stwierdziłam, że już nie chcę go trzymać, bo już trochę za długo. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą giełkę, to przepięknie pachnie, ma fajny atomizer, bo taki bardzo delikatny. Zapach przepiękny, bardzo lubiłam go używać i też plus za to, że to jest małe opakowanie, więc można gdzieś ze sobą wziąć. Na plus, jak najbardziej, jeżeli tylko znajdziecie ten produkt na promocji, bo normalnie kosztuje 40 zł, więc trochę dużo, ale jeżeli znajdziecie go na promocji, to myślę, że spokojnie możecie brać. To akurat była wersja nawilżająca, kokosowa. Następnie maska z Eveline z węglem aktywnym, bodajże 8 w jednym. Bardzo fajna maska, która jakby to powiedzieć, ta płachta, ona jest tak gruba i tak mocno nasączona, że tak trochę inaczej mi się jej używało niż pozostałych wszystkich masek w płachcie. Jak najbardziej na plus. Ja jakoś, wiecie co, jeżeli chodzi o takie oczyszczające maski, czy w ogóle coś działające maski, to muszę mieć takie jakby w kremie. Nie wiem, może to w mojej głowie to siedzi, w każdym razie tutaj nie miałam nic do zarzucenia tej masce, także jeżeli tylko chcecie, to możecie sobie wypróbować. Następnie chciałam Wam pokazać te płatki do płatki kosmetyczne z firmy Cien, które znajdziecie w Lidlu. Powiem Wam, że to są jedne z najlepszych płatków kosmetycznych, jakie kiedykolwiek miałam. One są takie cienkie, ale zarazem wystarczające i są bardzo fajnie jakby zaszyte dookoła, że się nie rozdwajają. Naprawdę bardzo fajne. No i cena też przystępna. Polecam Wam te płatki. Jeżeli szukacie jakichś takich właśnie fajnych płatków kosmetycznych, to możecie znaleźć w Lidlu. Dalej idąc, mam świeczkę. Postanowiłam, że chcę Wam ją pokazać. To jest świeczka z Pepco, którą kupiłam za 10 zł, więc niedużo. Ale nie polecam Wam tej świeczki. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, ile mi wosku zostało w tej świeczce. Nie da się go już wypalić. Przepięknie pachnie. Pachnie świeżym praniem, pachnie takim mydłem. Cudowny zapach, więc nawet idealny do łazienki. W każdym razie ja bardzo żałuję, że tego wosku zostało tutaj no niesamowicie dużo. Wręcz bym powiedziała, że jakaś 1/3 świeczki. Nie da się po prostu tego wypalić, mimo tego, że paliłam godzinami czasami, żeby cały wosk na całej powierzchni się roztopił. Niestety nie. Tutaj był jeden knot, może to dlatego, jakby były 2 albo 3, to już byłoby super. Natomiast jeden knot nie spalił tego wosku, dlatego nie polecam Wam tej świeczki, bo po prostu szkoda kasy. Wywalacie tak naprawdę 1/3 świeczki do kosza w tej chwili. Maska z Pixi, z tej serii Glow, czyli z kwasem glikolowym. Bardzo fajna maska. Polecam Wam w ogóle tą serię z kwasem glikolowym, a szczególnie tonik. Serdecznie Wam polecam, uwielbiam tonik i ta maska również mi się fajnie sprawdziła. Idąc dalej, mam płyn micelarny, a w zasadzie wodę micelarną z AA z tymi płatkami róży. Róży? Tak, akurat to była różana wersja. Bardzo fajny produkt, taki trochę a la gadżet, bo miała te płatki, ta woda, kurczę, nie mogę się dzisiaj wysłowić. Ta woda miała płatki róży, bardzo fajny właśnie gadżet, tylko że już przy samym końcu te płatki róży się wydostawały razem z płynem i to oczywiście nie przeszkadzało, bo w końcu one też jakieś tam działanie mają na naszą skórę.
fajnie zmywa makijaż, może nie jakoś rewelacyjnie, ale też fajnie odświeża skórę i tak dalej. Wiem, że mówiliście mi w ostatnim, pod ostatnim denko, że woda micelarna czy płyn micelarny nie jest do odświeżania skóry, że po płynie micelarnym powinnam jeszcze przemyć skórę wodą. Ale słuchajcie, ja od lat używam płynu micelarnego do oczyszczania twarzy i nic mi się nie dzieje. Więc jeżeli coś mi się sprawdza, to po prostu tego używam. I tak też używałam tej wody micelarnej do odświeżania. Kolejny produkt do domu, jako chemia domowa. Francuska lawenda, płyn do mycia podłóg. Bardzo fajny, nie lepi się, nie pozostawia smug i również przepięknie pachnie, więc same plusy. Jeśli tylko szukacie jakiegoś nowego płynu do mycia podłóg, to jak najbardziej. Ja mam panele, więc właśnie panele myłam tym produktem. Jeśli chodzi o płytki, to nie. To zostawia smugi, owszem. Ale jeśli chodzi o panele, to nie. I przepięknie pachnie. No i jest wydajny, bardzo jest wydajny. Pianka do golenia z Isany. Bardzo lubię te pianki i mam teraz już kolejną pod prysznicem, także fajnie mi się sprawdzają. Tu akurat miałam z ekstraktem z czarnej jagody i przepięknie też pachniała. Nie jest to jakiś wyczuwalny mocno zapach, ale gdzieś tam jakaś nuta właśnie tej borówki czy aronii? Nie, borówki, dobrze mówię. Była wyczuwalna. Polecam. One są też bardzo tanie, więc myślę, że każdemu powinny się sprawdzić. Następnie kolejna świeczka i to jest świeczka, którą dostałam chyba w paczce PR-owej z Milką. I to była świeczka czekoladowa. Spaliła się w 100%. Tutaj możecie tego nie widzieć, bo mamy taki papier dookoła i on może sprawiać wrażenie, że tego wosku jest w środku jeszcze dużo, ale nie. Wosk się spalił idealnie, wręcz zostało go tylko na dnie, tak dosłownie, nie wiem, 2 mm. Także super, fajnie się paliła, trochę był taki efekt takiego palącego się drewna przez to, że knot był gruby i był słyszalny ten taki efekt spalania. Pewnie kojarzycie, o co chodzi. Ale byłam zawiedziona, ponieważ w ogóle nie pachniała czekoladą, w ogóle. Nawet teraz tutaj w słoiczku też to nie pachnie, wręcz już nawet śmierdzi. W każdym razie, no plus za to, że się spaliła cała i dawała taki efekt, wiecie, po prostu palącej się świeczki, natomiast zapach niestety zerowy. Produkt, który już też postanowiłam wyrzucić, jest to produkt z L'Oreala Peeling do twarzy. Zapach cudowny. I pamiętacie, że ja bardzo zachwalałam właśnie te peelingi do twarzy. Ja bym go używała nadal, tylko że po prostu już no długo był otworzony, już nie chcę go nakładać na buzię. Mam też inną wersję tego peelingu, więc na pewno będę jej używać. W każdym razie ta była cudowna. Ona miała tak jakby... Nie wiem, miałam wrażenie, że ona też trochę rozgrzewa też tą moją twarz. Peeling był bardzo, bardzo taki drobnoziarnisty. To jest nawet taki krem bardziej z drobinkami peelingującymi. Ale fajny, fajny. Polecam Wam jak najbardziej na plus. Tak jak mówię, zużyłabym go do końca, a gdyby nie to, że już po prostu długo był otwarty. Ale na plus jak najbardziej. Dezodorant z Dove. Ja takich dezodorantów nie używam, ale z racji tego, że on siedział w szafce już u mnie, chciałam go zużyć, więc użyłam go po prostu siedząc w domu, nie wychodząc nigdzie, nie chcąc mieć zabezpieczenia rzeczywiście takiego mocnego, bo niestety te Dove dla mnie one są... W ogóle nie są antyperspirantami, po prostu taki dla odświeżenia jak najbardziej. Natomiast jeżeli chcemy sobie się zabezpieczać przed potem czy brzydkim zapachem, to niestety, ale Dove u mnie nie działa, ale mają przepiękne zapachy. I akurat ta różowa wersja mi najbardziej przypada do gustu i fajnie mi się też kojarzy, także lubiłam mieć ten produkt. Kolejny, jest to balsam do ciała, taki balsam, lekki balsam, więc bardziej bym polecała Wam go na lato niż na zimę. Jest to AA Hydro Sorbet, ale bardzo fajnie nawilża, naprawdę. Mega nawilżał, smarowałam nim głównie nogi, ale widziałam to nawilżenie, też wydajność super. To jest taka właśnie żelowa konsystencja, bardzo lekka, taki sorbet. Fajny produkt, tylko że no polecałabym na lato. Może coś tutaj jeszcze
Nie, już nic tutaj nie wyjdzie z niego, ale też zapach fajny, taki lekki produkt. Kolejna sól do kąpieli z Isany, była jeszcze na dnie. Akurat tutaj mam zapach kokosu i wanilii. Boski, boski zapach. Muszę po prostu się zaopatrzyć teraz w te sole, bo szczerze mówiąc chyba nawet nie mam już soli do kąpieli. Pasta do zębów. Nie wiem, co ona tu robi, ale to jest akurat Colgate z tej wersji Max White. Bardzo ją lubię, polecam. Dalej mam kolejny płyn micelarny, kolejną wodę micelarną z AA. I to jest akurat wersja z jaśminem, nawilżenie i jędrność. No i tak samo jak w przypadku tamtej różanej, wszystko tak samo. Również te płatki były dodatkowym gadżetem, fajnie nawilżała ta woda, zmywała też makijaż, ok. No i odświeżała moją skórę, jak najbardziej na plus. Mój ulubiony dezodorant, jak już wiecie, antyperspirant tak naprawdę. Nie będę tutaj się więcej o nim wypowiadać, bo już za każdym razem mówię to samo, czyli mój najlepszy, niezawodny, teraz też go mam, cały czas go używam, więc... Następnie mam krem z Mia, jest to Secret Glow i to był produkt, który naprawdę rozświetlał. Nawet jak sobie nałożyliście go na dłoń, to on ma takie drobiny, ten produkt, i to wszystko widać, ale te drobiny... Wiecie co, one nie są takie jakieś chamskie, takie fajnie rozświetlające, chociaż wiem, że dziewczyny niektóre mówiły, że nie lubią tego produktu, ja znowu się z nim polubiłam, bardzo fajnie nawilżam, zresztą te produkty Mia myślę, że są całkiem spoko, więc polecam, jeżeli szukacie jakiegoś takiego innego kremu, bardziej właśnie na wiosnę, lato, to jak najbardziej ten z Mia, różowa wersja Secret Glow, jak najbardziej okej. Mam tutaj olejek zapachowy mango. Czasami mnie pytacie, skąd mam te olejki do dyfuzora mojego, gdzie kupuję i tak dalej. Ja je kupuję na Allegro i tutaj mam akurat mango. Niestety, ale teraz jak kupiłam mango, znowu zapach z tej samej firmy, inaczej pachnie. No niestety, ten zapach mi się bardzo dobrze kojarzy z takim jakby początkiem używania mojego dyfuzatora, bo dyfuzora. Bo właśnie jako jeden z pierwszych olejków właśnie to był ten. Polecam wam w ogóle te olejki, one są bardzo fajne i fajnie się utrzymuje zapach. Już do rzęs Eveline srebrna wersja, najlepszy, dzisiaj też go mam na oczach, bo mam już kolejne opakowanie, więc możecie zobaczyć, jak wygląda. I ostatni produkt jest to serum z Recibo. Już postanowiłam, że też go wyrzucę, chociaż nie ma go tutaj dużo, może jeszcze tyle zostało go dosłownie. Natomiast to jest też jeden z lepszych serów, jaki kiedykolwiek miałam. Przepięknie wygładza i tak po prostu poprawia kolory, poprawia stan naszej skóry, taki jakby to serum jest tak bogate, że naprawdę dostarcza mnóstwo składników do naszej skóry. Także jeżeli tylko macie możliwość, to serdecznie polecam. Wszystkie chyba dziewczyny polecają to serum. Naprawdę jest świetne. Jest trochę drogie, ale jest też wydajne i na pewno będziecie zadowolone z efektów, jakie daje to serum. Także musicie się skusić, jeżeli szukacie czegoś dobrego. To wszystko. To wszystko już z tych produktów. Dajcie znać, czy mieliście coś tutaj z tych produktów, jak się wam sprawdziły, jeśli macie jakieś produkty do domu, z chemii domowej, które polecacie, to możecie również mi zostawiać nazwy tych produktów w komentarzach. My się widzimy już niedługo, więc do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa. Give it.